typy kobiecych sylwetek to niestety bardzo duży problem dla większości z nas. I ja dzisiaj właśnie zapraszam na wideo o 9 typach kobiecej figury. Dzisiejszy film o kobiecych sylwetkach to tak naprawdę instrukcja i opis tego, jak można odnaleźć swój typ sylwetki. I ja oczywiście przedstawię jakieś rodzaje sylwetek, jakieś nazwy sylwetek. I czy te moje nazwy są jakieś najlepsze na świecie, albo że ja je tylko jedyne takie uznaję? Oczywiście nie. To są po prostu sylwetki, taki system sylwetek, który ja sobie zaadaptowałam do mojej pracy. Także to nie jest mój wymysł. To jest coś, co usłyszałam we wszechświecie podczas interesowania się kobiecą sylwetką, ale nie jest to moja jakaś własna praca. Natomiast są osoby, które tworzyły swoje systemy sylwetek. Ja nawet mam trochę tutaj akcesoriów, żeby pokazać, jak różne mogą być spojrzenia na kobiecą sylwetkę. Natomiast czy te różne spojrzenia dają tak naprawdę kobietom jakoś więcej opcji? No, może i tak, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę nie chodzi o to, jak my się nazywamy. Czy jesteśmy może zwolenniczkami brytyjskiego stylisty i gwiazdy telewizyjnej Gokha Vanna i nazwiemy swoją sylwetkę jakąś apetyczną mafinką, albo, przepraszam, słodką mafinką, albo ponętną klepsydrą. No, dosyć teatralne, takie opisowe, poetyckie, do mnie nigdy nie przemówiły, ale oczywiście wiem, że Gok ma wiele fanek. Oczywiście nie można nie wspomnieć o Trini i Susanna, czyli brytyjskich stylistkach, które tak naprawdę myślę w dużej mierze spopularyzowały w Europie zawód osobistej stylistki. I one oczywiście mają swoje typy sylwetek, mają swoje nazewnictwo, 12 typów sylwetek i muszę powiedzieć, że to jest pierwsza książka, którą ja w ogóle kupiłam kiedykolwiek na temat sylwetek. Jeszcze mieszkając w Londynie, tam pracując jako wizażystka, zainteresowałam się dla siebie. Super, bardzo fajna książka, może teraz już trochę nie nowoczesna, ale jednak bardzo, bardzo przydatna, jeżeli chodzi o wiedzę taką techniczną. Jest oczywiście, mówię tutaj o brytyjskich stylistach, ale jeżeli któraś z Was miałaby ochotę przeczytać książkę polskiej autorki, czyli wesprzeć jakby nasz rodzimy rynek, to oczywiście jest taka wspaniała książka jak Bądź Boska Moniki Jurczyk, czyli Osy, która też w bardzo fajny sposób opisuje typy sylwetek i właśnie te typy sylwetek, które Monika tutaj prezentuje, są najbliżej jakby tego, o czym ja opowiadam, ale tak naprawdę najlepszą książką, jaką czytałam o kobiecych sylwetkach, jest książka, której tytuł właściwie w ogóle nie ma nic wspólnego z typologią sylwetek, bo nazywa się Jak wyglądać sexy. No i oczywiście tutaj o tych seksualności może parę słów jest wspomnianych, natomiast jest fantastyczny podział na sylwetki, które właściwie nie są bardzo nazwane. One są po prostu skategoryzowane troszeczkę ze względu na kształt, wzrost i wagę. Coś, co mi bardzo się podoba, niekoniecznie nazywając, oczywiście tu są jakieś nazwy, mamy na przykład średnią, szczupłą klepsydrę, albo mamy niską, pełną klepsydrę, jakby są różne opcje, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce znać się na tym, jakim jest typem sylwetki, jaką nazwą się nazywa, to to jest książka, która jest właśnie dla takiej osoby, albo dla osób, które chcą zostać osobistą stylistką, to uważam, że to jest świetny podręcznik. Także to są takie książki, które ja polecam, jeżeli chodzi o literaturę. Natomiast oczywiście, ja sobie teraz je odłożę, żeby mi po prostu nie ciążyły tutaj. Opowiem o tym, jakie, jeżeli ktoś nie chce kupować książek, nie chce czytać książek, trafił tutaj do wideo poradnika, no to oczywiście ja opowiem o tym, jakie te sylwetki są. Jakie 9 typów sylwetek ja rozróżniam i oczywiście zacznę od tej sylwetki, która jest taka no, najbardziej idealna, jak to się mówi. I to oczywiście jest sylwetka, która jest klepsydrą. I u mnie ta sylwetka klepsydra to jest taki X-ik. X, czyli kobieta, która jest pełna i ma wyraźne, duże wcięcie w talii. I co znaczy pełna? Pełna to znaczy, że ona nie jest chudziakiem. Ona jest kobietą krągłą, to znaczy ma krągłe ramiona, krągłe przedramiona, krągły biust, ma krągłą, wydatną pupę, bardzo często masywne nogi i
duże wcięcie w talii, czyli ona faktycznie rysuje się w takim X-ie. I co w tym X-ie jest ważne, to to, że początek tego X-a i koniec tego X-a, czyli w przypadku kobiety ramiona i biodra, są w jednej linii. To znaczy, że on nic nie jest większe. Ani większe ramiona, ani większe biodra, tylko po prostu właśnie ona dokładnie tak się rysuje. I to, że ona jest pełna, to znaczy, że prawdopodobnie będzie też w dużym rozmiarze. Dużym, często nazywanym też plus size, to rozmiar od 42 w górę. I oczywiście są też takie 40, które będą już taką klasyczną klepsydrą, czyli X-em, ale też mogą być dziewczyny, które są w kształcie klepsydry, ale mają trochę mniejszy rozmiar i to jest rozmiar 36-38, czyli one wyglądają tak klepsydrowo, tak, że tu mają zaokrągloną górę, że ich biust na pewno nie jest mały, ich ramiona nie są bardzo chude, nie mają bardzo chudych nóg, mają w sobie krągłość, ale właśnie krągłość z wcięciem w talii i to są sylwetki, które ja nazywam sylwetką S, czyli mamy klepsydrę taką klasyczną X-a i pomniejszoną klepsydrę, czyli S-kę. Czyli dwie takie sylwetki idealne, można powiedzieć, rozróżniam i wszystkie osoby, które ze mną chodzą na zakupy, robimy przeglądy szaf, biorą udział w moich warsztatach, to właśnie takie te sylwetki rozpoznaję. I oczywiście też może być taki przypadek, kiedy kobieta ma ramiona i biodra w jednej linii, czyli one są proporcjonalne, ale nie ma wyraźnego wcięcia w talii. Czyli jak popatrzymy sobie, to szerokość wizualna, czyli w lustrze, to jest tak samo szeroko jak w biodrach. I to są sylwetki, które wpisują się w prostokąt, czyli bardzo często nazywane są przez innych stylistów, przez inne systemy sylwetek, nazywane są prostokątami. Ja mam takie trzy prostokąty. I te trzy prostokąty to jest sylwetka H, czyli można by było powiedzieć, że też sylwetka, która jest dosyć taka ciężka wizualnie. Ona niekoniecznie musi być w dużym rozmiarze, bo tak jak X jest w dużym rozmiarze, tak H nie musi być w dużym rozmiarze, aczkolwiek najczęściej jest. Najczęściej to jest sylwetka, którą jak na nią patrzymy, ona jest taka dobrze zbudowana. Czasem można powiedzieć taka przysadzista i właśnie nie ma wcięcia w talii, czyli rysuje się w prostokącie. Ma szerokie ramiona, szerokie biodra, ale wcięcie w talii jest mało widoczne, mało zarysowane, no niektórzy powiedzą, nie ma wcięcia w talii. Natomiast sylwetka H ma wcięcie w talii i ono jest bardzo drobne i położone, można powiedzieć, tak troszeczkę pod biustem, czyli mniej więcej w tej okolicy i tym się właśnie charakteryzuje, czyli rysuje się w prostokącie, może być w rozmiarze powyżej 42, czyli tak jak X, czyli można by było wiedzieć, że H to jest taka klepsydra bez wcięcia w talii, tak? Czyli jak ją tylko ściśniemy optycznie w talii, jak sprawimy, że ta talia się pojawi, no to wtedy będzie udawała takiego X-a. Mamy też sylwetkę, która jest sylwetką prostokątną, ale jest bardzo, bardzo drobna. Bardzo drobna to znaczy, że ona jest bardzo szczuplutka, nie ma kobiecych krągłości za bardzo, czyli nie ma dużego biustu, nie ma krągłości w biodrach, nie ma krągłości w pośladkach. Ona nie będzie miała masywnej tej części sylwetki, nie będzie miała masywnych nóg, nie będzie miała krągłych łydek, ona będzie bardzo, bardzo szczupła, czyli rozmiar taki właściwie 32-34 zazwyczaj i do tego jeszcze sylwetka A jest drobna wzrostem, czyli jej wzrost to jest maksymalnie 1,60 m. Oczywiście, jeżeli jesteś w rozmiarze 34 i masz 1,62 m, to oczywiście też będziesz sylwetką E. Chodzi o to, że to są jakieś takie okolice 1,60 m. Niski wzrost, drobna sylwetka, prostokątna, czyli bez wcięcia w talii, gdzie ramiona i biodra są tej samej szerokości, to jest właśnie sylwetka E. Trzecią sylwetką prostokątną jest sylwetka I. Sylwetka I, no jak sam jej kształt wskazuje, ona jest długa taka, czyli wysoka. I wysoka kobieta to jest od 1,70 m. Ona jest taka pociągła bardzo, to znaczy jej ręce są długie, nogi są długie, talia jest długa. I ona również jest proporcjonalna, czyli rysuje się w tym prostokącie. I ze względu na to, że jest bardzo szczupła, czasami wręcz chuda i koścista, to ona nie ma kobiecych krągłości. Jak nie ma kobiecych krągłości, no to co oznacza? Oznacza, że też nie ma dużego wcięcia w talii. I to sprawia właśnie, że ona jest prostokątem i jeżeli ten prostokąt jest taki pociągły, taki długi, długi, to to jest taka właśnie sylwetka, no często spotykana u modelek, także sylwetka taka modelkowa, ale taka, która jest wysoka, bardzo szczupła, wręcz chuda, no i właśnie ma w sobie taką pociągłość, taką strzelistość, można by było powiedzieć. I to są właśnie trzy sylwetki prostokątne. H, E, I.
I można powiedzieć, że w ten sposób mamy 5 sylwetek takich proporcjonalnych. 2 klepsydry, 3 prostokąty. No ale oczywiście wszystkie wiemy, że czasami u kobiet występuje jakaś dysproporcja. I ta dysproporcja może występować albo u góry sylwetki, albo na dole sylwetki. I teraz ta, która jest na dole sylwetki, to jest sylwetka A, czyli oczywiście gruszka. Sylwetka A, czyli można by było powiedzieć sylwetka, która rysuje się w trójkącie. I ten trójkąt ma drobne ramiona, spadziste ramiona, zazwyczaj małe do średniego biustu i cięższy optycznie dół, czyli szersze biodra. W porównaniu jakby do krągłości ramion, to nogi są bardziej krągłe, czyli są masywniejsze, są lepiej zbudowane. Bardzo często mamy masywne uda, masywne łydki, nawet masywne kostki przy stopach, tą okolicę. I tutaj właśnie mamy jakby ciężkość taką na dole. Rysujemy się w ten sposób. I teraz, jeżeli chodzi o inną dysproporcję, czyli jakby odwrotność sylwetki A, można by było powiedzieć, że to będzie ta kobieta, która ma szerokie ramiona i wąskie biodra, czyli rysuje się w takim odwróconym trójkącie. I dokładną odwrotnością sylwetki A jest sylwetka Y. Sylwetka Y to jest ta sylwetka, która ma szerokie ramiona, wąskie biodra i krągłe ramiona, krągły biust, czyli ona jest jakby cała tutaj taka krągła, natomiast na dole jest bardzo szczuplutka, co też oznacza, że ona ma bardzo szczupłe zazwyczaj nogi. Mówię zazwyczaj, bo zaraz powiem, że mogą być takie, które nie mają, ale to za chwileczkę. Chwilę cierpliwości, najpierw dokończę cały system sylwetek. Oczywiście jest też druga sylwetka, która rysuje się w tym trójkącie odwróconym. Sylwetka bardzo często zwana sylwetką chłopięcą albo taką sylwetką stożkową, sylwetką V. No są przeróżne nazwy, słyszałam o marchewce, przeróżne. W każdym razie, czym ona się charakteryzuje, ta sylwetka T? Ta sylwetka T to są szerokie ramiona, wąskie biodra, ale duża szczupłość sylwetki. To oznacza, że nie ma tej krągłości u góry, którą ma Y. Drobny biust, delikatne ramiona, ona jest cała szczupła, czyli Y od T różni się tym, że Y jest z dużym biustem, pełna u góry, a T jest z małym biustem, szczupła u góry, mają bardzo podobne doły, tak? Czyli rysują się w tym kształcie, szerokie ramiona, wąskie biodra, szczupłe nogi. I ostatnią sylwetką jest sylwetka O. Sylwetka O to jest ta sylwetka, która ma dysproporcję w środku swojego ciała. Czyli jakby dominuje, czyli cały ciężar gromadzi się, ten wizualny ciężar gromadzi się w okolicy brzucha. Czyli tutaj pojawia się taka, można było powiedzieć, oponka. I oczywiście najczęściej sylwetki O to są te sylwetki, które są w dużych rozmiarach. Żeby jakby ta tkanka tłuszczowa zdążyła się zgromadzić, żeby ktoś był ożym, miał po prostu duży brzuch, to zazwyczaj potrzebujemy też większego rozmiaru ciała. Natomiast zdarzają się sylwetki O, które mają rozmiar na przykład 38. Chodzi po prostu o to, że one mają jakby talię, to wcięcie w talii, znaczy go nie mają, mają jakby wypełnione właśnie tkanką tłuszczową. One najszybciej tam tyją, ale nie tyją w biuście, nie tyją w ramionach, nie tyją w nogach, tyją tylko dookoła tutaj. Także tutaj po prostu pojawia się nadmiar tkanki tłuszczowej. I tutaj mamy właśnie tą sylwetkę O. Co jest takie charakterystyczne, to to, że O zazwyczaj, jeżeli czym większy ma rozmiar, tym bardziej brzuch dominuje nad biustem. Czyli to nie jest tak, że którakolwiek sylwetek trochę przytyje i zbierze się coś w okolicy brzucha, to już jest sylwetką O. Absolutnie nie. Sylwetka O to jest naprawdę sylwetka, która ma dużą ciężkość, taki ciężar optyczny w tej okolicy. Także opowiedziałam o tym, jakie jest 9 typów sylwetek, ale chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej jednej rzeczy, która rzadko kiedy jest wspominana w wszelkich poradnikach sylwetkowych, które gdzieś można znaleźć. I to jest takie rozgraniczenie ze względu na rozmiar i ze względu na wzrost. Co to oznacza? Tak jak na przykład w przypadku sylwetki E oraz I,
ten wzrost już jakby na samym początku, czyli w samej architekturze sylwetki już był istotny, tak? E ma być drobne, tam w okolice 1,60 m, natomiast I ma być wysokie, czyli powyżej 1,70 m. Natomiast inne sylwetki przecież też mogą mieć różne wzrosty. Czyli jeżeli ktoś ma 1,70 m, nie zawsze będzie, czy powyżej 1,70 m, nie zawsze będzie sylwetką I, bo może być po prostu na przykład wysoką S-ką, może być na przykład wysoką sylwetką T. I ten wzrost wtedy też będzie miał znaczenie, więc wtedy też oprócz tego, że szukamy poradników, jak ubrać swój kształt, to jeszcze szukamy poradników, jak ubrać w swój wzrost. Ponieważ też możemy mieć niski wzrost, możemy być niską S-ką, możemy być niskim X-em, a możemy mieć 1,80 m jako X-ik i będzie inaczej troszeczkę te sylwetki się ubierało. I to samo jest, jeżeli chodzi o rozmiar. Czyli może być, oczywiście tak jak w przypadku sylwetek X oraz S, ten rozmiar już jest rozgraniczony, tak? X-y to są te krąglejsze, większe, S-ki to są te trochę szczuplejsze klepsydry. W przypadku E też ma znaczenie, że ona jest małym rozmiarem. W przypadku I też ma znaczenie to, że ona jest bardzo takim chudą sylwetką, czyli ona nie będzie w rozmiarze I nie będzie w rozmiarze 48 na przykład. Natomiast w przypadku innych sylwetek to już się może zdarzyć. Możemy mieć na przykład Y-ka w rozmiarze 36, czyli będzie, albo powiedzmy takie 38 u góry, 36 na dole, czyli będą bardzo szczupłe biodra, a tutaj tylko ze względu właśnie na tą pełność biustu i ramion będzie większy rozmiar, ale też Y może być w rozmiarze na przykład, nie wiem, 48, może być nawet i 52 i też odrobinę inaczej będzie się go ubierało. Jeżeli chodzi o sylwetkę T, to sylwetka T zazwyczaj jest sylwetką bardzo szczupłą. Ona może być niższa albo wyższa, ale zazwyczaj to są raczej te takie chudziaki. I jeżeli chodzi o sylwetkę O, no to już wspomniałam o tym, że ona może być mniejsza, może być większa, rozmiarowo zazwyczaj występuje większa. I została nam jeszcze jedna sylwetka, sylwetka A. I tutaj też może być właśnie małe A, może być duże A, to znaczy małe A, małe mam na myśli powiedzmy rozmiar 38, 36 nawet, czyli taką kobietę, która będzie miała drobne ramiona, dosyć mały biust, będzie miała szerszy dół, cięższy dół, masywniejsze uda, ale ona nigdy nie będzie miała takiego ciężkiego, takiego grubego dołu, tak można powiedzieć, bo ona po prostu zawsze będzie takim małym rozmiarowo A. I jeszcze nie wspomniałam o jednej sylwetce, sylwetka H. Sylwetka H też może być właśnie w rozmiarze 44, może być w rozmiarze 50, a może być H w rozmiarze 36. I wtedy taka osoba, jeżeli ma ramiona proporcjonalne do bioder, nie ma wcięcia w talii, czyli nie będzie S-ką, no na H jest jakby, H zazwyczaj się mówi, że jest takie masywne i takie postawne, no a przecież 36H nie będzie bardzo postawne, no znowu jest trochę jakby zbyt masywne do tego drobnego E, więc też może być H w małym rozmiarze. Także oprócz tego, że znajdujesz siebie w jakimś kształcie, w jakiejś literce, w jakiejś nazwie, tak, bo to obojętnie, czy będziesz nazywać się trójkątem, czy gruszką, czy będziesz się wiolonczelą nazywała, czy A. Chodzi o to, że musisz się odnaleźć, żeby dobrze dobierać ubrania, musisz się odnaleźć w swoim kształcie, ale też musisz się odnaleźć w swoim rozmiarze. Czy faktycznie jesteś małym A i masz drobny biuścik i po prostu troszkę cięższy dół, czy jesteś dużym A i na przykład jeżeli tu masz rozmiar 46, a na dole masz rozmiar 50, to nigdy takie A nie będzie miało małego biustu. On będzie mniejszy, lżejszy optycznie niż dół, ale nigdy nie będzie mały. Tak? Także oprócz architektury rozpatrujemy rozmiar i rozpatrujemy wzrost. I dopiero te trzy parametry pozwalają nam dobrze się ubrać. Po prostu. Nie tylko typ sylwetki, ale też te inne wyznaczniki. Także czas przestać skupiać się tylko na kształcie, a zacząć skupiać się jeszcze na tym, czy wzrost i rozmiar trochę zmienią zasady ubierania się co do mojego typu sylwetki. Jestem ciekawa, ile z osób, które
oglądają, ile z kobiet, które oglądają ten film, jest w stanie określić swój typ sylwetki. Dajcie znać w komentarzu. Ja podpowiem, że ja jestem sylwetką S, czyli taką trochę mniejszą klepsydrą, ale z tendencją do sylwetki T. Czyli bardzo muszę uważać, ponieważ jestem S-ką z takimi trochę kanciatymi ramionami, więc mam tendencję do jakiejś sylwetki. Daj znać, jakim wiesz, że jesteś typem sylwetki, albo jakim myślisz, że jesteś typem sylwetki. Jestem bardzo ciekawa, jakie tutaj będą statystyki wśród osób, wśród kobiet, jakie oglądają mój dzisiejszy wideoporadnik. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia w następnym filmie.